Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i dzisiaj wracamy do antyporadnika. Antyporadnik, czyli seria, która się przyjęła u mnie świetnie na początku mojego kanału. Jeżeli nie widzieliście jedynki, to było nie wiem ile, z pół roku temu, może więcej nawet niż pół roku temu, to link w opisie, albo jakoś może tu na ekranie wam się wyświetli. I wracamy do antyporadnika i dzisiaj tematem naszego antyporadnika jest jak stać się mabikiem. Antyporadnik, pamiętacie, antyporadnik, to muszę wam przedyktować, przeliterować. Antyporadnik, czyli nie robić tego, to jest tylko dla beki, więc zobaczcie sobie jak wyszedł ten filmik, jest zupełnie nowa obramówka, nowe montowanie i tak dalej, inaczej wyszedł, dosłownie inaczej niż tamten antyporadnik, więc mam nadzieję, że wam się spodoba, dajcie znać w komentarzu od razu, pamiętajcie o subie, łapce w górę i tak dalej. Wiecie, co tam trzeba robić dalej. Dlatego tak, zaczynamy. Pierwsze, co musimy zrobić, zobaczcie, mamy jakiegoś czarnego rycerza. Po co nam czarny rycerz? Wchodzimy w szafkę. Tutaj klikamy tak, tutaj xik. Tutaj... I tu jest właśnie problem, bo tu są dwie szkoły. Albo dajemy x, albo dajemy... rupieciarza. Gdzie jest rupieciarz? Rupieciarza, ale nie polecam grać z rupieciarzem, ponieważ samo granie z rupieciarzem gwarantuje nam to, że rupieciarz chyba był w trzecim sezonie, tak mi się wydaje, jeżeli się mylę, dajcie znać w komentarzu. I to nam gwarantuje to, że osoba, która nas chce wytresować, bo pamiętajcie, Bambik musi być wytresowany, już wie, że gramy od trzeciego sezonu i może coś podejrzewać, więc dajemy X. Polecam dać X. Dalej, Killoff, oczywiście, legendarny, jedyny Killoff. Lotnia. Tutaj mamy dwie szkoły, że możemy wybrać lotnię albo tę, albo tę parasolkę. I to jest też właśnie, polecam wybrać tę lotnię, ponieważ parasolka jest... pokazuje, że już mamy wina, prawda? I tego wina zdobyliśmy, no nie wiadomo w którym sezonie, nieważne, bo to zawsze się zdobywa tę parasolkę. Dlatego polecam wziąć tę lotnię. Tutaj oczywiście spadanie wykluczamy i to już jest nieważne. To już jest nieważne, ponieważ nasz przeciwnik tego nie widzi. Więc to zostawiamy. Aj, bym zapomniał. Taniec. Taniec na sandu zjeżdżamy, bierzemy to. Bierzemy to, tu kasujemy, tu kasujemy, tu kasujemy, tu kasujemy i tu kasujemy. Zostawiamy tylko i wyłącznie ten taniec. Dlatego co? Widzimy się w gierce, a raczej w filmiku, jak stać się bambikiem. No to pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście lecimy w jakieś ustronne miejsce i najlepiej, żebyśmy wcześniej wypatrzyli osobę, jakiegoś proskina, pro playera, nie wiem, czarny rycerz, może jakieś skiny z drugiego sezonu, bądź też z pierwszego, to by było super, jakby z Kulturpera zobaczyć. Co, lecimy teraz w tym przypadku na Lowly Lodge. I teraz tak. Pierwsze co robimy, to oczywiście biegamy bez sprinta, rozwalamy wszystko co się da, ale musimy znaleźć miejsce, gdzie zatańczymy taniec Bambika i to jest bardzo ważne, żeby zwabić do siebie prosa, który będzie chciał nas oswoić, bo to przecież jest chyba najważniejsze. Bambik musi być oswojony, więc to jest proste. Tańczymy dopóki nam starczy sił, dopóki się nie znajdzie pros. Do skutku. Okej, teraz jak wypatrzyłem swojego prosa na powtórce, już wiem gdzie on był. Idzie w moją stronę. I tu jest najważniejszy moment, spotkanie. Pierwsze spotkanie, najważniejszy moment, pros versus Bambik. Nie możemy go wystraszyć. Wiem, ja jestem Bambikiem, więc on nie powinien mnie wystraszyć, ale my nie możemy go wystraszyć, żeby nie podejrzewał, że coś tu jest nie tak. Więc tańczymy swój taniec. Jeżeli odmacha, czy zrobi jakąś inną metkę, super. Już jesteśmy w domu, pajacujemy. Oczywiście, zobaczcie, jeszcze dał nam bronię. Bierzemy bronię. I teraz, co jest najważniejsze, robimy to, co on. On chce nas wyszkolić. On myśli, że my tutaj nic nie umiemy. Zobacz. W tym przypadku uczymy rzucać granat, to jest w ogóle sztos. Dobra, niech rzuci... Dobra, robimy to, co on. Dosłownie to, co on. Jeżeli gdzieś on się pomyli, mylimy się z nim, żeby nie podejrzewał. Żeby nie podejrzewał. O, tutaj próbujemy nauczyć się zbierać grzyby w ogóle, ale macha killoffem, no to ja też pomacham. Aha, czyli tak się zbiera grzyby. No okej, niech będzie. Zbieramy. I idziemy za nim. Cały czas bez sprinta, pamiętajcie. Sprinta możemy użyć tylko wtedy, jak nas nauczy. O, tutaj nas uczy farmić surowce. Farmimy oczywiście. Nie uderzamy w niebieskie punkty. Pamiętajcie, nie uderzamy w niebieskie punkty. Za każdym razem, jak coś nam się uda, możemy użyć taniec. Zaufajcie, za każdym razem. To nie denerwuje prosów. I tu jest kluczowy moment. Budowanie. My nie potrafimy budować.
On chyba próbuje mnie nauczyć budować schody, ale zobaczcie, no, buduje schody, a jak mam to zrobić, jak nie znam przycisku na schody? Co robimy? Rozwalamy te budowle. No, on chyba zrozumiał, że nie skumaliśmy, o co chodzi, więc idziemy dalej. Bijemy to, co on, lecimy za nim. Bez sprinta. On używa sprinta. Chyba próbuje mnie nauczyć sprinta, ale nie możemy pokazać, że umiemy. Przecież jesteśmy bambikami, prawda? Jeżeli Pros chce się popisać swoim tańcem, tu zrobiłem błąd. Nie powinniśmy się obrócić. Trzeba mu przytaknąć tańcem. I tu zrobiłem błąd. Mógłbym zginąć przez to, ale udało się na szczęście. Okej, pozbierajmy grzybki tak jak on zbiera. I lecimy dalej. Pamiętajcie, jak Pros podskakuje, my podskakujemy. Jeżeli Pros buduje, idziemy po jego budowlach. Zobaczcie. Teraz prawdopodobnie nauczy mnie korzystać z rifta. Ja to umiem, ale zobaczymy, jak on to zrobi. Pokazał, ok. Machnąć kill-offem, machamy. A nie, jednak trzeba wejść. Ok, dobra, nie wiedziałem. Lecimy z nim. Pewnie chce nam zabić jakichś typów, ale zobaczymy. Zobaczymy, co zrobi. Dobra, doleciliśmy na retail. Idziemy cały czas za nim. On już nawet, zobaczcie, on już chodzi nawet bez sprinta. Chyba się przyzwyczaił do nas. Musimy, tak naprawdę, niby on nas osłabił. O, przeciwnik. IQ 10. Takim osobom się nie ufa. Skin, zobaczcie, zwykły skin ze sklepu. To nie jest skin pro playera, to nie jest jakiś taki skin. Nie ufa się. Dajmy naszemu Prosowi go zabić. I co my robimy w tej sytuacji? Albo się chowamy, albo trzymamy się za Prosem. W tym przypadku się trzymałem za nim. I trzeba mu pokazać tańcem, że no super akcja, gratulacje. Tutaj możemy zebrać luta, zaufajcie mi, on już ma swojego luta i on chce nam to oddać. Chce nam pokazać, że możemy. I tu zrobiłem znowu błąd, użyłem impulsa. I jeżeli zrobi taką reakcję jak teraz, zobaczycie. Pomachał głową, to znaczy, że źle, ale jeszcze nie jest tragicznie. Dlatego musimy teraz uważać. Mam już jeden minus u takiego zawodnika. Impuls w ręce cały czas jest trzymany, ale trzeba go schować. I teraz jest sytuacja, gdzie mamy 2 na 1. 2 na 1. 1 na 1 na 1. 3 osoby zostały. Musimy uciec jakoś. Musimy jakoś się oddalić od niego, bo nie wiadomo, czy on chce nam oddać gierkę, czy chce wygrać gierkę, czy chce nam dać tak, żebyśmy my wygrali. Nie wiem, nie wiadomo. Widzicie, jedzie zawodnik do niego. Autkiem, to chyba jakiś noob. Ale nie wiem, zobaczymy. Dobra, musimy się schować. Musimy się schować tak, żeby nas nie widział. Ale zobaczycie na koniec, bo tu sprawa z Bambikiem jest troszeczkę trudna, ponieważ Bambik generalnie potem nie robi super akcji. Dlatego musimy się schować. A potem musimy dać się wytropić. Zobaczcie. Chowam się, oglądam cały czas akcję, żeby zobaczyć, kto wygra, zobaczyć, czy Pros wygra, czy ten drugi player. Zawodnik właściwie. Mam nadzieję, że wygra Pros. Tak, wygrał on. Dobra, musimy się teraz schować, ale tak, żebyśmy delikatnie chodzili niedaleko niego, żeby nas usłyszał. Żeby myślał, że się boimy i nas znalazł, ok? Dobra, na szczęście okazał się super, dał nam broń. I co mamy zrobić? Nie możemy go zabić tak po prostu, żeby się nie zawiódł. Zobaczcie, jak to trzeba zrobić. Łatwo, łatwa wygrana, mówię wam serio, banalna wygrana. Jest to naprawdę ciężkie do zrobienia, jeżeli chodzi o takie bambikowe playsy, ale da się, zaufajcie mi, nieraz w gierce wam to pokazywałem. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. W realizacji tego odcinka pomógł mi dzisiaj Michael. Siemano. Young Mickey. No cześć. W rolę Prosa wcielił się oczywiście Michael, w rolę tutaj oponenta wcielił się Young Mickey, a w rolę Bambika wcieliłem się ja. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, mam nadzieję, że to pierwszy, taki pierwszy odcinek montowany u mnie, pierwszy antyporadnik, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, zapraszam was oczywiście na kanały do Young Mickey'ego i do Michaela, tam u Michaela teraz znajdziecie odcinek, taki sam, jak wytresować Bambika, u mnie jest jak się stać Bambikiem. Dzięki za uwagę i ja się z wami żegnam, do zobaczenia, narka.